Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest 1 maja, piątek 2020, godzina 11:50. Wybrałem się właśnie na wycieczkę rowerową do Tarnowa i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do oglądania. Dobrze, jestem już w Tarnowie. Przejadę sobie na ścieżkę rowerową. Znaczy dokładnie ścieżkę pieszo-rowerową. Jadę sobie w kierunku centrum Tarnowa do ulicy Wałowej. Mamy nowo wybudowane rondo w Tarnowie. Nie pamiętam nazwy ulicy, ale to jest jak się jedzie od strony Żabna. No nie pamiętam, co to za ulica. Ale fajne rondo, przejazdy rowerowe porobione. I jedziemy do centrum. Drogę tylko dla rowerów. Zobaczymy sobie, jak wygląda teraz rynek główny w Tarnowie. No i objedziemy sobie Wałową. Dobra, tu mamy przejazd. A nie, jeszcze nie tutaj. Nie pojechałem w żadną dalszą trasę, bo mam taki rower zastępczy, a mój rower, na którym normalnie jeżdżę, jest na razie w serwisie. Także mam taki rower, no dużo gorszy niż ten, co normalnie jeżdżę.
przejazd rowerowy. Ulicy Krasińskiego, już jest blisko centrum Tarnowa, no i jedziemy. Thank you.
tutaj rowerem można wjechać. Ale pustki. Jak miasto duchów jakieś wymarłe. Teraz będzie rynek główny.
aktualnie jestem teraz w Tarnowie Mościcach. Chodziłem tu kiedyś do szkoły średniej i odwiedzę sobie teraz to miejsce. Rowery miejskie, super sprawa. Znowu czerwona. No nic.
kiedyś chodziłem do szkoły średniej, do zespołu szkół technicznych w Czarnowie Mościcach, ulica Kwiatkowskiego 17. Ja przy okazji pozdrawiam aktualnych i byłych uczniów szkoły oraz aktualnych i byłych nauczycieli. I to już będzie koniec wycieczki, trzeba wracać do domu. Po lewej stronie jest drugi budynek szkoły, bo szkoła mieściła się w dwóch budynkach, a ja teraz jeszcze sobie przejadę obok internatu, w którym kiedyś mieszkałem, bo tam też biegnie obok niego ścieżka rowerowa, także sobie odwiedzę dawne miejsca, no i przy okazji sobie rowerem pojeżdżę. Dzisiaj to będzie krótka wycieczka, 80 km mniej więcej. Ale jak odbiorę rower z serwisu w przyszłym tygodniu, no to się już zaczną dalsze trasy konkretne. Chociaż nie, to jeszcze nie internat, za chwilkę będzie dopiero internat. No nie zapamiętałem sobie dokładnej lokalizacji. Teraz już tutaj na pewno po prawej stronie jest internat, właśnie w którym kiedyś mieszkałem.